Mam tego przyjaciela, który zresztą skończył tutaj na kulu i tak dalej. I on mówi tak, a jest żonaty, dzieciaty, bo tak księża grecko-katolicy, tak mój pradziadek, zawierają małżeństwo. Już nie powiem, w jakiej części Polski pracuje. I mówi tak, słuchaj, ja mam potom tego Bandery. Ja poszedłem do seminarium duchownego, żeby uczyć, żeby służyć Jezusowi Chrystusowi, a nie Banderze. Więc jeżeli będzie pokolenie młodych księży grecko-katolickich, a nie tych ideologów, którzy święcą pomniki Bandery, Szuchewycza pod czerwono-czarnymi sztandarami, to może to młode pokolenie będzie inaczej patrzyło. I dlatego ja jednak uważam, że jeżeli dzisiejsza konferencja zorganizowana przez ludzi młodych, to niezależnie co nam będą politycy obiecywać, bo zbliża się kampania wyborcza i na pewno nam znowu coś obiecają, tylko trzeba po prostu robić swoje. I taka inicjatywa, jak pomnik na Wołyń na Powązki, czy jutrzejsza uroczystość, ten niechciany, zakazany pomnik Andrzeja Pityńskiego. Jeżeli to się będzie realizowało, to też społeczeństwo w dobie internetu widzi, że jednak tak zwana elita nie zdaje egzaminu, a trzeba szukać tam, gdzie jest ta możliwość. Więc jeżeli jest nadzieja, to generalnie w ludziach młodych. Jeżeli ty również popierasz akcję budowy pomnika ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie, wesprzyj nasz apel. Wesprzyj Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów 1,5% podatku. Przekaż ten 1,5%, wpisując jako cel szczegółowy Wołyń na Powązki.